Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo epetrol.pl. Połowa marca to sympatyczny okres dla kierowców na polskich stacjach, bowiem dla wszystkich paliw widzimy istotne obniżki. Notowanie epetrol.pl w kończącym się właśnie tygodniu przyniosło nam dwugroszowy spadek, jeśli chodzi o ceny benzyny i oleju napędowego. Również gaz nie pozostaje w tyle, jeśli możemy tak powiedzieć, potaniał o 3 grosze od minionego tygodnia. W tej chwili średnie ceny na polskich stacjach to 5,62 dla litra benzyny, 5,63 dla litra oleju napędowego. 5,87 kosztuje 98, no i 2,64 to jest ta ogólnopolska średnia autogazu, paliwa, które ma w skali kraju dość znaczną rozpiętość, także tutaj możemy znaleźć sporo wyższe, jak i sporo niższe ceny od tego poziomu 2,64 i wiele wskazuje na to, że te obniżki jeszcze się nie zakończą, najbliższe tygodnie również mogą nam przynieść zejście do poziomu poniżej 5 zł 60 groszy na litrze dla obydwu paliw podstawowych, dla benzyny i diesla. Cały czas nie widzimy jeszcze zapowiadanej już od jakiegoś czasu zmiany kolejności na pylonach, czyli droższej benzyny i tańszego diesla, co wynika w pewnym sensie chociażby ze zmian w cennikach hurtowych. Tutaj cały czas benzyna pozostaje minimalnie tańsza, choć na wielu stacjach w skali całego kraju widzimy poziom w miarę równy. Również na rynku światowym nie mamy w tej chwili do czynienia z jakąś bardzo dużą dynamiką, która mogłaby spowodować ruch w górę polskich cen paliw. Ropa mniej więcej porusza się w takim kanale cenowym między 108,5 a 110 dolarów. Od kilku dni mamy do czynienia z dość dużą stabilnością, przynajmniej jeśli chodzi o ten przedział cenowy. Nie mamy wydarzeń, które ropę bardzo mocno mogłyby absorbować. Cały czas gdzieś tam w tle pojawiają się istotne dane makroekonomiczne z Europy czy Stanów Zjednoczonych, a mimo to ropa jakoś specjalnie poza ten swój przedział wychodzić nie chce, także możemy być, myślę, w najbliższym tygodniu spokojni, jeśli chodzi o ceny paliw na polskich stacjach, raczej podwyżek nie zobaczymy, natomiast zmiany, jak mówię, w cennikach hurtowych wskazują nawet, że dla obydwu paliw podstawowych, powtórzmy, czyli benzyny i oleju napędowego, obniżka jest zupełnie prawdopodobna poniżej tego poziomu 5 zł i 60 groszy średnio w skali całego kraju. Jeśli natomiast chodzi o autogaz, tutaj te 2,64 właściwie obniżyć się jeszcze trochę może, natomiast tu musimy pamiętać o pewnej bezwładności reagowania na zmiany w hurcie tego paliwa, także tutaj ta zmiana wcale nie jest taka pewna, ponieważ autogaz dość wolno przenosi zarówno podwyżki, jak i obniżki w hurcie, także myślę, że tutaj już ta doza pewności, z jaką możemy mówić o obniżkach, jest nieco mniejsza, aczkolwiek prawdopodobieństwo cały czas gdzieś nam zostaje. Przypomnijmy, 5 zł i 60 groszy mniej więcej to będzie ten poziom cen paliw w przyszłym tygodniu. Myślę, że 2,60, 2,3 dla średniej ceny autogazu w skali całego kraju.